W tym rozdziale pokażemy dwa ciekawe narzędzia, które pozwolą nam stosunkowo szybko usunąć tło. Pracujemy w 13 grupie. Otwieramy dokument Magiczna gumka JPG. Tutaj mamy stosunkowo prostą sytuację. Mamy obiekt na pierwszym planie oraz tło w kolorze niebieskim, które oczywiście chcemy teraz usunąć. Rozwińmy tę grupę narzędzi. Rozpoczniemy od pierwszej pozycji, czyli narzędzie gumka. Problem polega na tym, że usuwane będą wszystkie piksele, a my chcemy usunąć wyłącznie tło. Dlatego wycofamy sobie ostatnio wprowadzoną zmianę, rozwiniemy ponownie tę grupę narzędzi i wybierzemy ostatnią pozycję, narzędzie Magiczna gumka. Działa ono na bardzo prostej zasadzie. Algorytm programu wyszukuje kontrastowe krawędzie. Usuwane będą te piksele, które posiadają zbliżony kolor. Zwróćmy teraz uwagę na wartość parametru tolerancja. Rozpoczniemy od dwójki i klikniemy w tym obszarze tła, który chcemy usunąć, na przykład tutaj po lewej stronie. Usunięta została tylko niewielka część pikseli, dlatego wartość tego parametru na pewno będziemy musieli zwiększyć. Wprowadźmy bardzo dużą wartość, powiedzmy 90 i kliknijmy ponownie mniej więcej w tym samym miejscu. No i teraz usunięte zostały praktycznie wszystkie piksele w kolorze niebieskim. Problem polega na tym, że usunięte zostały także piksele z obiektu na pierwszym planie, czyli wartość parametru równa 90 na pewno będzie za duża. Wycofajmy więc ostatnio wprowadzoną zmianę. No i teraz będziemy musieli wprowadzić jakąś wartość pośrednią, mniej niż 90, ale na pewno znacznie więcej niż 2. Może spróbujemy użyć tutaj wartości 30. Zauważmy, że usunięta została spora część pikseli w kolorze niebieskim, ale jednocześnie udało nam się ochronić te piksele obiektu na pierwszym planie. I teraz możemy kliknąć w kilku pozostałych miejscach tła, aby usunąć pozostałe fragmenty. Oczywiście do usunięcia jeszcze pozostało sporo pojedynczych pikseli w kolorze niebieskim, ale skoro znajdują się one w dużej odległości od obiektu na pierwszym planie, to tutaj możemy już użyć zwykłej gumki i po prostu te obszary tła, na których pozostał kolor niebieski, możemy ręcznie zamalować. W każdym razie wiemy już, jak działa narzędzie Magiczna gumka. Pozwoli nam ono usunąć tło, pod warunkiem, że piksele tworzące tło mają zbliżony kolor. To może teraz przejdźmy do drugiego przykładu. Ponownie przejdziemy do katalogu z naszymi plikami i otwieramy ten dokument. Przesuwanie zawartości JPG. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Obiekt na pierwszym planie oraz tło w kolorze niebieskim, które chcemy usunąć. Wiemy już, jak działa narzędzie Magiczna gumka. To może teraz wybierzmy środkową pozycję. Gumka tła. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jest to specyficzna odmiana pędzla. Czyli dowolnie możemy modyfikować rozmiar końcówki. Możemy także modyfikować takie parametry jak twardość. Akurat tutaj ustawimy sobie maksymalną wartość 100%, ponieważ granica pomiędzy tłem a obiektem pierwszego planu ma ostre, wyraźne krawędzie. Samo narzędzie działa na bardzo prostej zasadzie. Trzymamy wciśnięty lewy klawisz myszki i malujemy po tym obszarze, który ma być usunięty. Zauważmy, że program cały czas wyszukuje kontrastowe krawędzie i to właśnie do nich ognicza usuwanie. Pamiętajmy jednak o tym, aby ten krzyżyk, który widoczny jest w środku kółka, znajdował się na zewnątrz, czyli na tym obszarze, który chcemy usuwać. Po prostu musimy zwracać uwagę na to, aby nie przekroczyć tej linii, która oddziela obiekt pierwszego planu od obiektów tła. Oczywiście teraz tą ostatnią zmianę będziemy musieli wycofać. No i na takiej samej zasadzie możemy usunąć piksele tutaj po stronie prawej. Przy okazji warto zwrócić uwagę na dwa podstawowe tryby. Ograniczenia do pikseli sąsiadujących oraz pikseli niesąsiadujących. Żeby zmiany były dobrze widoczne, powiększymy sobie nieco nasze zdjęcie. Spróbujmy zamalować tutaj. Zauważmy, że zmiany ograniczone będą tylko do tych kontrastowych krawędzi. Pracujemy w trybie sąsiadującym. To może wycofamy ostatnią zmianę i z rozwiniętej listy wybierzemy pierwszą pozycję, czyli tryb niesąsiadujący. Spróbujmy jeszcze raz przeciągnąć w tym samym miejscu. Zauważmy, że teraz usuwane będą piksele po obydwu stronach kontrastowej krawędzi. Piksele, które znajdują się na zewnątrz oraz piksele, które znajdują się w środku. Taka sama sytuacja występuje po stronie prawej. Mamy niebieskie tło, ale ten obszar po lewej stronie jest zamknięty, czyli ograniczony jest pikselami w innym
kolorze. Jeśli wybierzemy tryb sąsiadujący i zamalujemy tutaj po prawej, to usuniemy tylko te piksele, które znajdują się na zewnątrz. Jeśli jednak wybierzemy pierwszy tryb niesąsiadujący i zamalujemy w tym samym miejscu, to będziemy również usuwali piksele w środku, czyli te piksele, które znalazły się w tym zamkniętym obszarze.